Złoty chłopak odchodzi z serialu po tym, co zrobiła. Już więcej jej nie zobaczymy. W nowych odcinkach serialu Złoty Chłopak wiele się zmieni. Już wiadomo, że w obsadzie zajdą pewne zmiany i jedna z aktorek nie pojawi się już w trzech. W sezonie Jali Kapkini, o kogo chodzi? Jej postać budziła wielkie emocje w ostatnich odcinkach tureckiej telenoweli. Sprawdź, co zmieni się w obsadzie Złotego Chłopaka w nowym sezonie, kiedy ostatni odcinek serialu Złoty Chłopak? Telewizja Polska z przerwami emituje Złotego Chłopaka. Zaraz po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, serial powróci z ostatnimi odcinkami 2. Sezonu, który w Turcji dobiegł już końca, a co będzie dalej? Nad Bosforem ruszyły już prace na planie 3. Sezonu Jali Kapkini i już wiadomo, że jednej z aktorek w nowych odcinkach nie zobaczymy. Kto odejdzie z serialu Złoty Chłopak w nowym sezonie, to koniec intryg Pelin i jej matki Zerin w Złotym Chłopaku. Aktorka Buce Buska-Hramen nie ukrywa, że przygoda z serialem Złoty Chłopak skończyła się dla niej bezpowrotnie. Żegnaj Pelo, złamane serce, dziękuję i kocham wszystkich moich kolegów z ekipy, którzy przeszli ze mną tę historię, napisała aktorka po zakończeniu zdjęć do 2. Sezonu Jali Kapkini, trzeba przyznać, że pożegnalny wpis aktorki wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Postać Pelin nie była lubiana przez widzów i dali oni temu wyraz w sekcji komentarzy. Rozwaliłaś ten serial, przestałam przez ciebie go oglądać, nie będzie nam Pelo brakować, jesteś dobrą aktorką, ale Pelin wyrządziła wiele szkód. Dobrze, że to już koniec jej wątku, czytamy, tak się kończy historia Pelin w serialu Złoty Chłopak. Pelin odejdzie z serialu Złoty Chłopak z podniesioną głową. Nie poniesie żadnych konsekwencji swoich działań i w pewien sposób wszystko zostanie jej wybaczone. W jednym z ostatnich odcinków drugiego sezonu Złotego Chłopaka Pelo pomoże Feritowi odnaleźć uprowadzonego Orhana i dorwać Sehmuza, a na koniec za wszystko przeprosi Ferita i Siran. Nieważne co się stanie, widzę, że nawet przy ostatnim oddechu będzie się trzymać za ręce. Przepraszam was za wszystko, co zrobiłam. Mam nadzieję, że pewnego dnia mi wybaczysz, Siran. Nawet nie wiecie, jak trudno mi to powiedzieć, ale dzięki wam uwierzyłam, że istnieje prawdziwa miłość, powie. Wiadomo, że Pelin i jej matka w finale serialu szykują się do wyjazdu z miasta. W rozmowie z Feritem dziewczyna mówi: mama jest w domu, pakuje walizki i wyjeżdżamy.